Cześć, Katarzyna Pura z tabletowo.pl. Dziś mam dla Was wideo recenzję smartfonu z Chin, Kingzone Z1. Trochę straciłam głos, więc jeżeli mnie nie będzie dobrze słychać, no to niestety musicie mi to wybaczyć, ale nie jest to do końca moja wina. Kingzone Z1 jest to smartfon kosztujący w tym momencie około 185 dolarów. To w przeliczeniu już z podatkiem wynosi jakieś 850 zł bez podatku, bo jest szansa, że urząd celny go nie naliczy, sprowadzając go z Chin. To będzie 23% mniej, czyli jakieś niecałe 700 zł, jeśli dobrze w tym momencie liczę. Urządzenie na tle chińskich smartfonów, które dostępne są na rynku, wyróżnia się przede wszystkim metalową ramką ciągnącą się dookoła obudowy, czyli wzdłuż wszystkich krawędzi. Jeśli chodzi o parametry, no to mamy tutaj 8-rdzeniowy procesor MediaTeka, 2 GB pamięci operacyjnej, przekąt na ekranu to 5,5 cala, rozdzielczość HD. Jest ona wystarczająca do wszelkiego rodzaju takiego codziennego użytkowania. Natomiast zajrzyjmy najpierw do tego, co znajduje się na krawędziach. No i od razu na dole w oczy rzucają się dwie maskownice głośnika, które tak naprawdę są ściemą. Dlaczego? Ano dlatego, że po otworzeniu obudowy, jeszcze jeśli ta recenzja będzie nieskładna, to też musicie mi wybaczyć, ale niezbyt dobrze się czuję. Po otworzeniu obudowy mamy grill głośnika tutaj na samym dole. Jest on bardzo niewielki. Jeśli chodzi o głośnik, no to jakość dźwięku wydobywającego się z niego jest, powiedzmy sobie, średnia. Dźwięk jest metaliczny, ale co ważne, stosunkowo głośny. Mamy tutaj akumulator wymienny o pojemności 3500 mAh. Mamy dwa sloty kart SIM. Jeden to jest mini SIM, drugi mikro. Mamy też slot kart microSD. No i wystające z obudowy obiektyw aparatu, diodę doświetlającą i skaner odcisków palców. Możemy go wykorzystać zarówno do odblokowywania ekranu, jak również do robienia selfie lub też zdjęć z tylnego aparatu. Obudowa prezentuje się, no powiedzmy sobie szczerze, przeciętnie. Nie ma tutaj raczej nic szczególnego, co by się rzucało w oczy i jakoś specjalnie wyróżniało ten sprzęt na tle pozostałych chińskich propozycji, poza wspomnianą właśnie aluminiową ramką, która może się podobać. Jeśli chodzi o jakość wykonania, tutaj większych zastrzeżeń nie mam, chociaż na piątkę bym nie oceniła. Tam cztery, nawet słabe cztery, bo trochę ten telefon skrzypi w rękach i czuć, że szkielet obudowy nie jest do końca sztywny. Jeśli chodzi o rzecz, do której się przyczepia, to jest to, że widać, że logo producenta i nazwa została tutaj dodana już po tym, jak telefon zszedł z linii produkcyjnej, no bo jest to zrobione dość niedbale. No ale cóż, wciąż mamy do czynienia z chińskim smartfonem. Oczywiście zamykając tą klapkę, trzeba pamiętać o tym, żeby te wszystkie zatrzaski domknąć z odpowiednią siłą. Na krawędziach mamy tak, na lewej przyciski do regulacji głośności, na dole wspomniane maskownice głośnika, które tak naprawdę nie maskują nic, bo nie ma tu głośników, mikrofon, na prawej krawędzi mamy włącznik urządzenia. Natomiast u góry, dlaczego u góry? Tego nie mam pojęcia, nie pytajcie. Mamy 3,5 mm jack audio i port micro USB. Tutaj muszę Wam się przyznać do tego, że za każdym razem, jak podłączałam telefon do ładowania, to chciałam go podłączyć na dole. No a na dole tutaj niestety portu nie znajdziemy, bo jest u góry. Co jest z tyłu, już mówiłam. Z przodu natomiast, poza taflą tego 5,5-calowego ekranu, mamy u góry obiektyw kamerki 8 megapikseli, czujnik światła, diodę oraz głośnik do rozmów głosowych, do połączeń. Natomiast na dole mamy trzy przyciski i to jest tak, od lewej strony to są ustawienia, home, którego dłuższe przytrzymanie powoduje otwarcie otwartych aplikacji, no i wstecz. No i teraz dwukrotnym kliknięciem wybudzamy sobie ekran. Jako, że mam ustawione w tym momencie odblokowywanie ekranu za pomocą odcisku palca, no to muszę przejść właśnie tutaj i spróbować. Jak widzicie, to nie jest wcale takie proste, jakby się mogło wydawać, bo to trzeba zrobić bardzo precyzyjnie. To nie jest najbardziej
To nie jest najbardziej precyzyjne rozwiązanie, z jakiego korzystać mi się zdarzyło. No ale cóż, tak to już bywa. Jeśli chodzi o system, mamy tutaj Androida w wersji 4.4, który tak naprawdę nie ma tutaj jakichś ciekawych funkcji. Oczywiście najpierw spójrzmy, że faktycznie to jest 4.4.4 KitKat. To, co rzuca się tutaj w oczy, no to przede wszystkim dioda. Kolor diody możemy zmieniać w zależności od tego, jakiego chcemy używać. Może ona być inna do wszelkiego rodzaju powiadomień, do połączeń przychodzących i wiadomości. Możemy wybierać z kilku fajnych, dziwnych kolorów. Natomiast mamy tutaj jeszcze wszelkiego rodzaju gesty, czyli tak jak widzieliście, dwukrotne kliknięcie, a właściwie tapnięcie na ekran odblokowuje nam ekran. Wszelkiego rodzaju wpisywanie liter na ekranie uruchamia nam aplikacje, które są przypisane do tego właśnie, do tej właśnie litery. I w sumie tak to wygląda. Jeśli chodzi o jeszcze inne funkcje w ustawieniach, no to przede wszystkim mamy tutaj właśnie skaner odcisków palców. No i tutaj trzeba zauważyć, że nie wszystkie polecenia, nie wszystkie ustawienia zostały przetłumaczone na język polski. I tak naprawdę to wszystko. Jeśli chodzi o sam interfejs, tutaj możemy zauważyć na przykład w przypadku Facebooka, że mamy ikonkę aplikacji, ikonkę domyślną, no i mamy jeszcze dookoła tło, które swoją drogą jest jeszcze zaokrąglone. I to tak naprawdę tym się wyróżnia w pewien sposób w stosunku do zwykłego, czystego Androida. Jeśli chodzi o zarządzanie aplikacjami, no to mamy tutaj standardowo tak jakby dwie belki powiadamiające. Przy czym jedna to jest faktycznie belka z powiadomieniami, druga natomiast ze skrótami. Mamy ekran o jasności, w tym momencie Wam nie powiem jakiej, bo niestety nie sprawdziłam tego za pomocą kolorymetru, ale mogę Wam powiedzieć zdecydowanie, że jasność maksymalna jest niewystarczająca do korzystania z telefonu w pełnym słońcu, natomiast jasność minimalna jest strasznie niekomfortowa, bo jest bardzo wysoka. Zresztą widzicie, że ta jasność wcale się jakoś znacznie nie różni pomiędzy minimalną a maksymalną. Jest niekomfortowa, jeśli chcemy korzystać z telefonu nocą. No niestety, tak to już tutaj jest. Mam oczywiście całe mnóstwo aplikacji zainstalowanych na telefonie i na pewno jesteście ciekawi, jak sprawdza się akumulator o pojemności 3500 mAh w połączeniu z właśnie ekranem HD. Mamy tutaj przede wszystkim kilka screenów, żebym nie była gołosłowna. I to przede wszystkim jest około 24 godzin na takiego standardowego użytkowania, z czego na włączonym ekranie około 3 godzin. Tu jest 2,46, tu jest 2,44, 3,35 to jest chyba maksymalny czas, jaki mi się udało uzyskać. Oczywiście wszelkiego rodzaju wyniki z benchmarków będziecie mieli w recenzji na tabletowo, w tekstowej oczywiście. Jeśli chodzi o aparat, to w przypadku Zenfona 2 czepialiście się, że mamy tutaj aparat o rozdzielczości 13 megapikseli, a zdjęcia wyglądają jakby to była matryca maksymalnie 8. To co powiecie na Kingzona Z1? Tutaj jakość jest jeszcze gorsza. Nie dość, że łapanie fokusa trwa dość długo, to jeszcze samo zrobienie zdjęcia trwa średnio 2 sekundy. Zdjęcia oczywiście w oryginalnej rozdzielczości zobaczycie na tabletowo. Jeżeli macie jakieś pytanie odnośnie działania Kingzona Z1, ja oczywiście standardowo postaram się na nie odpowiedzieć, no a tymczasem pokażę Wam, jak sobie to urządzenie radzi w kilku grach, czyli Asphalt 2 i FIFA 2015.